Cześć wam, tu Wąski, witam was na Wąskim kanale. Dzisiaj poza studiem, ale w studiu w kawiarni TAG w Warszawie na ulicy Prostej, więc dziękujemy za to miejsce. I naszym gościem jest pan dr Sławomir Mentzen, Partia Wolność. Dzień dobry. Panie doktorze, seria dyplomatyczna, seria o stosunkach międzynarodowych, więc chciałbym zapytać już po prostu konkretnie, bez żadnej rozgrzewki, bo wielu moich widzów pyta, jako że ja skończyłem stosunki międzynarodowe, pyta o na przykład właśnie porównanie mojej uczelni, która była uczelnią prywatną, z uczelnią taką jak na przykład UW. Czyli proste pytanie, chcę iść na studia, czy lepiej iść na studia publiczne, czy na prywatne, czy w Polsce, czy za granicą? Jeżeli mógłby pan jakoś naszym widzom młodym, czy maturzystom tegorocznym, czy po prostu studentom, którzy rozważają właśnie studia publicznie, a prywatnie, z perspektywy wolnościowej. Nie wiem, czy akurat perspektywa wolnościowa powinna być najistotniejsza dla kierunku studiów. Powinniśmy raczej zadbać o to, żeby ten kierunek studiów był na dobrej uczelni, żeby nam dał wiedzę oraz ewentualne doświadczenie po to, żebyśmy bez problemu mogli znaleźć pracę. To wydaje mi się właściwym kryterium. Jeżeli ktoś ma wybór, czy iść na uczelnię polską, czy też zagraniczną, jeżeli ma takie możliwości, żeby wyjechać na studia do Wielkiej Brytanii, nie wiem, Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych, to tu się po prostu nie ma nad czym zastanawiać. Jedźcie na zachód. Jest przepaść między uczelniami brytyjskimi, amerykańskimi i polskimi. Tego się naprawdę w ogóle nie da z niczym porównać. Nie bez powodu nasze uczelnie najlepsze są, nie wiem, w czwartej, w piątej setce najlepszych uczelni na świecie. Uczelnie brytyjskie, amerykańskie są w samym czubie. Tu nie ma w ogóle czego porównywać. Jest przepaść i naprawdę mówię to z całą swoją powagą. Mogę się podzielić swoim własnym przykładem. Właśnie, bo wydaje mi się, że młode osoby także mogą tak liznąć trochę zachodnich uczelni, na przykład w europejskim programie Erasmus. Tak, ale nie oszukujmy się, Erasmus raczej nie jest od tego, żeby się czegoś nauczyć, tylko żeby przyjemnie spędzić kilka miesięcy, najlepiej w fajnym miejscu, z fajnymi ludźmi, i do tego służy Erasmus, a nie tego, żeby się czegoś nauczyć. Chyba też takie było założenie programu. Wiele osób, które są gdzieś tam antyunijne, opowiadają, że Erasmus jako sam program nie jest wymianą myśli i edukacji, tylko po prostu po to, żeby mieszać tych studentów i tworzyć takie związki ponadnarodowe, międzyeuropejskie. Tego nie wiem. Wiem, że na pewno na Erasmusie można trochę podszkolić język. Jeszcze zależy, gdzie się do tego Erasmusa jedzie. Znam ludzi, którzy pojechali na Erasmusa do Barcelony, żeby się uczyć hiszpańskiego, więc to może być różnie. Ale na pewno można poznać ciekawych ludzi, można bardzo przyjemnie spędzić czas. Ale to tyle. Nie liczmy, że dzięki Erasmusowi się czegoś bardzo mądrego nauczymy, bo naprawdę to nie do tego służy. Ale właśnie chciałem powiedzieć w swoim prywatnym, osobistym przykładzie. Studiowałem ekonomię na UMK w Toruniu i mój bardzo dobry kolega z tych studiów w pewnym momencie stwierdził, że być może ten poziom studiów, który jest nam oferowany, mu nie odpowiada. I co on zrobił? On po drugim roku studiów, a wtedy to jeszcze były studia jednolite, nie było w roczniku, w którym ja szedłem licencjatu i dopiero potem studiów magisterskich, byłem na pięcioletnich jednolitych studiach z ekonomii, wyjechał na rok do Wielkiej Brytanii, gdzie zatrudnił się w jakiejś kawiarni czy w jakimś fast foodzie, pracował tam, a po godzinach uczył się języka w szkole angielskiej, takiej właśnie dla obcokrajowców. Spędził tak rok, dzięki temu płynnie nauczył się mówić po angielsku, trochę się jeszcze bardziej usamodzielnił, wrócił do Polski, zrobił w rok studia licencjackie, to znaczy po drugim roku, zrobił po prostu trzeci rok, bo w międzyczasie się doszło do reformy i skończyły się studia jednolite, zaczęły się studia dwustopniowe, więc zrobił licencjat w Toruniu. Po czym na studia magisterskie wyjechał do Wielkiej Brytanii, na jakąś wcale nie najlepszą uczelnię brytyjską. Tam studia magisterskie zrobił w rok, ponieważ miał taką możliwość. Ta uczelnia oferowała studia w ciągu roku, po czym wrócił do Polski. I w tym samym czasie on i ja szukaliśmy pracy zaraz po studiach i o niego zabijały się najlepsze polskie firmy konsultingowe z Big Four, czy Ernst Young, czy PricewaterhouseCoopers, czy KPMG. Po prostu mógł sobie wybrać tak naprawdę, gdzie chce pracować, dzięki temu, że rok studiował w Wielkiej Brytanii ekonomię. 5 lat studiowałem ekonomię w Toruniu i o mnie się firmy z Wielkiej Czwórki nie zabijały. Dlatego naprawdę, jeżeli macie możliwość wyjazdu za granicę na studia, korzystajcie. Dowiecie się tam rzeczy, których w Polsce się nie dowiecie. Poznacie ludzi, których byście nie poznali w Polsce. Nawiążecie kontakty i znajomości, których nigdy w życiu nie zawiążecie w Polsce. To znaczy, po studiach za granicą wasza pozycja w porównaniu do waszych kolegów, którzy skończyli studia w Polsce, będzie nie do porównania lepsza.
Będzie bardziej prestiżowa. I właśnie, bo jest takie, tak się mówi wśród studentów przynajmniej, że też z mojej perspektywy jest tak, że na publicznych uniwersytetach są o wiele większe grupy, o wiele większe wykłady, gdzie jakby jest o wiele dalszy, że tak powiem, kontakt z wykładowcą, ponieważ jesteś po prostu jedną z 200 gdzieś tam osób. A na prywatnych, czyli tak jak ja studiowałem, jest się tą jedną z 10, jedną z 15, jedną z 20, maksymalnie 30 osób. I ten kontakt z tymi wykładowcami jest taki, że mimo, że jestem już tam parę lat po studiach, nadal w razie czego mamy do siebie maile i mamy dość takie dobre po prostu relacje z tymi wykładowcami, gdy nawet na karierze gdzieś tam zawodowej możemy ich popytać, na przykład jak to jakiegoś mentora, o zdanie czy o opinię. I także właśnie mówi się, że to podejście jest takie byle jakie, że jak płacę, to wymagam. I czy rzeczywiście to także z perspektywy tego, co się dzieje w dzisiejszych czasach u nas w kraju, że rzeczywiście, czy może cała ta sytuacja ze szkołami strajkującymi nauczycielami nie zostałaby rozwiązana w jeden prosty sposób, czyli prywatyzacja. Ja tu nie chciałbym generalizować, bo to nie jest tak, że każda szkoła prywatna w Polsce ma bardzo wysoki poziom i nauczyciele czy tam wykładowcy się tam bardzo starają. Jest niestety mnóstwo, myślę, że nawet większość szkół, które służą tylko i wyłącznie wydawaniu dyplomu, gdzie nie trzeba się wiele uczyć i podejście jest takie, że student płaci, więc student wymaga, żeby otrzymać dyplom. I niestety to jest większość polskich szkół prywatnych. Są oczywiście, jest ich coraz więcej, polskie szkoły prywatne, które stawiają na jakość, które się starają o to, żeby student był jak najbardziej zadowolony z tych studiów po to, żeby polecił je jakimś swoim znajomym, które chcą się rozwijać. Są takie szkoły, jest ich coraz więcej, ale to jest cały czas mniejszość pośród szkół prywatnych. I z czego to wynika? Chodzi o to, że normalnie na zwyczajnym rynku firmy prywatne wygrywają z państwowymi, bo oczywiście znacznie bardziej im zależy. Ale rynek szkolnictwa wyższego nie jest rynkiem normalnym. Gdybyśmy działali na rynku, gdzie nasza konkurencja oferuje swój produkt za darmo, to moglibyśmy stawać na uszach i byśmy tej rywalizacji nie wygrali. I uczelnie prywatne są w takiej sytuacji na polskim rynku szkolnictwa wyższego, ponieważ ich konkurencja ma swój produkt za darmo. Nie trzeba płacić, żeby uczyć się na UW, na studiach dziennych. Te studia są za darmo, a studia prywatne są płatne, w związku z czym wiele osób woli studia darmowe. Konsekwencją tego jest to, że uczniowie zdolniejsi często wolą iść na studia za darmo, gdzie zdadzą dobrze maturę, dostaną się na najlepsze kierunki, ale nie będą musieli płacić za swoją edukację. To daje to taką naturalną przewagę uczelniom wyższym, czy największym uniwersytetom, czy politechnikom. Po prostu dają swój towar za darmo. I to jest powód, dla którego polskim szkołom prywatnym bardzo trudno jest nawiązać z nimi rywalizację. Czyli rzeczywiście ma to też swoje plusy i minusy, ale też inna rzecz, o której się mówi, na przykład właśnie tym minusem wobec uczelni publicznych, jest to, że układa się tam wykładowców, którzy już po prostu są tam na tak zwanej emeryturze, po prostu idą po prostu i wykładają, prawda? Że to jest taka emerytura, tak jak niektórych ambasadorów się wysyła w takie różne dziwne kraje, na przykład do Chile, że tam się po prostu wysyła na polityczną emeryturę. Czy tak rzeczywiście też nie jest? Niestety tak jest, to znowu jest wina państwa. Po prostu państwo wymaga od uczelni, żeby miało odpowiednią liczbę profesorów i doktorów, w zależności od liczby kierunków, to jest bardzo skomplikowane. Tylko niestety na uczelniach prywatnych również tak jest, ponieważ wiele uczelni prywatnych też musi spełniać te wymagania, więc zatrudnia starego profesora tylko po to, żeby mu się liczba profesorów zgadzała. I jest to wynika po prostu z przepisów prawa, że na uczelniach musi tak być. Inna sprawa, że rzeczywiście ciężko jest zwolnić profesora z uczelni, więc jeżeli taki profesor zaprzesta swojego rozwoju i nie bardzo będzie mu się chciało dalej, nie wiem, robić naukę, czy troszczyć się o studentów, prowadzić ciekawe wykłady, to nikt mu za bardzo nic nie może zrobić. Więc tu naprawdę mamy wiele czynników, które sprawiają, że polska edukacja leży i kwiczy. I nie możemy się w ogóle porównywać z tym, co się dzieje na Zachodzie. Kiedy ja kończyłem studia, 10 lat temu już prawie, sytuacja wyglądała trochę inaczej, ale współcześnie, jak ktoś jest naprawdę ambitny, to na przykład już nie idzie na doktorat w Polsce, no bo jaka jest wartość tego doktoratu, wszyscy wiemy. Więc ludzie starają się właśnie wyjeżdżać za granicę, zwłaszcza jeżeli mówimy o różnego rodzaju ścisłowcach, czy fizykach, matematykach, tam to naprawdę jest zupełnie inny poziom niż w Polsce. A pan doktor wykłada gdzieś? Nie.
kiedy jeszcze byłem na studiach doktoranckich, podjąłem takie postanowienie, że nie chcę robić fikcji. To znaczy, jeżeli okaże się, że jestem w stanie łączyć pracę zawodową, rozwijanie swojej firmy z pracą na uczelni w taki sposób, że będę nawiązywał rywalizację z naukowcami z innych państw, to znaczy publikował głównie w czasopismach międzynarodowych wysoko punktowanych, to na to idę. Jeżeli jednak okaże się, że wymaga to takiego nakładu pracy, że nie jestem w stanie tego połączyć z pracą zawodową, to nie chcę uprawiać fikcji, nie chcę publikować kolejnych publikacji w polskich śmiesznych czasopismach za kilka punktów, gdzie tak naprawdę żadnej nauki się nie robi, tylko robi się punkty i nie będę w to szedł. Po prostu nie stać mi było, cały czas mnie nie stać, żeby żyć za wynagrodzenie, które się oferuje na polskich uczelniach. Musiałem to łączyć z pracą zawodową, a niestety praca zawodowa uniemożliwiła mi zaangażowanie się w naukę na takim poziomie, żeby móc rywalizować z najlepszymi. Bo pan doktor wspomniał o własnej działalności, czyli porady podatkowe, które też można kupić na Veto, między innymi u Wapniaka też na kanale, obejrzeć o wiele więcej wywiadów. I w związku z tym, że pan się gdzieś tam specjalizuje w tych podatkach przede wszystkim, to chciałem zapytać właśnie o tą wolność ekonomiczną, czy wolność podatkową. Jak ją się mierzy na świecie, między krajami i w stosunkach międzynarodowych? Bo wspomniałem, zanim zaczęliśmy nasze nagranie, o tym, że na przykład ja próbowałem wejść na stronę skarbówki cypryjskiej i ta strona internetowa jest w naszym kraju zablokowana, więc nawet nie możemy sobie poczytać, jak to wygląda w niektórych krajach i jakie to są kraje, których niestety na przykład nasze państwo by chciało unikać, czyli właśnie tych rajów podatkowych, gdzie chcielibyśmy odprowadzać przecież te podatki, wielkie uszczelnianie teraz. No. Z tym Cyprem to jest niesamowicie ciekawa sprawa. Ja pierwszy raz o tym słyszę, muszę to zbadać, ponieważ nie znam przepisu, który umożliwiłby w Polsce blokowanie strony cypryjskiego urzędu skarbowego. To jest bardzo ciekawe, na pewno to sprawdzę. Wolność ekonomiczną mierzy się na różny sposób. Jest wiele różnych, nie wiem, rankingów czy też indeksów wolności gospodarczej. Tu nie ma takiego jednolitego kryterium. Zawsze trzeba brać pod uwagę kilka rzeczy, bo są państwa, w których są na przykład bardzo wysokie podatki, przykład Szwecji, ale w których swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jest jednak bardzo duża. Szwedzi mają bardzo dobre prawo, chociażby dla holdingów. W Szwecji opłaca się zakładać firmy, dobrze jest tam prowadzić biznes. Podatki nawet dla biznesu nie są tam bardzo wysokie. Tam są wysokie podatki dla pracowników, oni płacą wysokie podatki. Więc mamy państwo, gdzie są z jednej strony bardzo wysokie opodatkowanie. Udział państwa w PKB jest naprawdę bardzo wysoki, ale z drugiej strony swoboda prowadzenia działalności gospodarczej jest w miarę wysoka. Są z kolei państwa, gdzie jest niski poziom swobody prowadzenia działalności gospodarczej, ale też są niskie podatki. I teraz pytanie, gdzie się lepiej prowadzi biznes? W państwie, gdzie nie ma regulacji i są bardzo wysokie, znaczy gdzie są przyjemne regulacje i wysokie podatki, czy tam, gdzie są nieprzyjemne regulacje i niskie podatki, bo to odpowiedź wcale nie jest taka oczywista. Są kolejne kryteria, chociażby jakość instytucji państwowych, chociażby sądownictwo. Sądownictwo, sprawne sądownictwo, praworządność są niezwykle ważne dla prowadzenia biznesu. Nikt nie chce inwestować w kraju, w którym rząd może ten majątek nam po prostu zabrać, albo w którym okaże się, że ktoś nam nie zapłacił, a my nie jesteśmy sądownie w stanie wyegzekwować należności. Niestety Polska cały czas należy do państw, gdzie bardzo ciężko się odzyskuje na drodze sądowej pieniądze. Są niestety znacznie bardziej skuteczne metody zyskiwania pieniędzy, ale właśnie wiele osób nie chce mieć z tym nic wspólnego. Więc wysokość podatków, ilość regulacji, tempo zmieniającego się prawa. Lepiej się inwestuje tam, gdzie prawo jest stabilne, niż tam, gdzie się prawo cały czas zmienia. Jakość instytucji publicznych, czy ministerstwa są przyjazne dla inwestorów, czy są nieprzyjazne, czy urzędnicy próbują nam utrudnić życie, czy też odwrotnie, czy ułatwić. Tempo zakładania działalności gospodarczej, kryteriów, które się bierze przy ustaleniu państw, otwartość gospodarki na handel międzynarodowy, kolejne bardzo ważne kryterium. Więc liczba tych kryteriów jest wiele i nie ma takiego jednego uniwersalnego. Zawsze się bierze jakąś średnią ważoną z tych kilku przyjętych kryteriów do ustalenia takiego zindeksowanego poziomu wolności gospodarczej. Czyli nie ma jakichś tam lepszych i gorszych, ale, bo to wszystko oczywiście też wedle konkretnego biznesu trzeba sobie gdzieś tam wyszczegółować. Tak samo w Stanach Zjednoczonych, tak samo macie różne podatki, te tak zwane sales tax od 6 do 10%, 6% między innymi w DC, 10% na przykład w Kalifornii. Delaware jest uznawane za taki stan, w którym warto założyć firmę. Aczkolwiek nie o Stanach chciałem tutaj wspomnieć, ale chciałem zapytać właśnie o takie mitologiczne utopie
podatkowe. Jest w stanie pan doktor podać, jakie to są na przykład kraje, gdzie jest taki idealnie, żeby posiadać działalność albo konto w banku? Bo właśnie o tym Cyprze mówię, bo chyba Rosjanie Cypr mają tak przede wszystkim, tak ten Cypr oblegają. Tak. Cypr jest jednym z największych partnerów handlowych Rosji. Na Cyprze są bardzo dobrze, czy Cypr jest otwarty na rosyjskie pieniądze, na rosyjskich oligarchów, na rosyjską mafię. Bardzo dobrze sobie tam radzą. Nie ma takiego jednego państwa, które jest najlepsze do prowadzenia biznesu, bo naprawdę podatki nie są jedynym kryterium. Są państwa Seszele, gdzie nie ma podatku dochodowego, ale prowadzenie biznesu z różnych innych przyczyn jest tam po prostu bardzo skomplikowane, chociażby z powodu umów międzynarodowych, które utrudniają inwestowanie na Seszelach. Państwa są wpisywane na różnego rodzaju czarne listy i próba zawierania transakcji z takim państwem się po prostu wtedy bardzo źle skończy. Państwa, gdzie poziom wolności gospodarczej, bo wolałbym to właśnie rozszerzyć do całej wolności gospodarczej, a nie tylko zawęzić do samych podatków. To jest chociażby Hongkong, to jest Singapur, to jest jednak Szwajcaria. To są państwa, które są w samym czubie tych państw, gdzie swoboda prowadzenia działalności patrzona taka jakościowo, całościowo jest po prostu najwyższa. No i nie bez powodu są to te państwa, gdzie poziom życia też jest najwyższy. I to, bo cały czas się mówi o tych dwóch mocarstwach w stosunkach międzynarodowych, którymi są Chiny i Stany Zjednoczone, ale czy ktoś temu dualizmowi w stosunkach międzynarodowych jest w stanie zagrozić poza nimi? Czy są to może potencjalnie Indie, Korea Południowa, czy jakieś inne kraje, które mogłyby zagrozić tym oligarchom na arenie międzynarodowej? Już nie mówię tutaj w sensie wojskowym, ale gospodarczo. Czy może właśnie Chiny? Korea jest malutkim państwem i w żaden sposób nigdy gospodarczo nie będzie nikomu zagrażać. Jeżeli mówimy o państwach, które są w stanie kiedyś dołączyć do tego wyścigu Chin ze Stanami Zjednoczonymi, to oczywiście w pierwszej kolejności Indie, które w ciągu kilkudziesięciu lat prawdopodobnie ludnościowo przegonią nawet Chiny, będą najludniejszym państwem na świecie. No ale to nie tylko Indie. Mamy jeszcze Brazylię, mamy Meksyk, teraz mamy bardzo szybko rozwijającą się Turcję. Nie są to oczywiście państwa, które szybko staną się równorzędnymi partnerami dla Chin czy dla Stanów Zjednoczonych, ale są to państwa, które są silne demograficznie i są silne gospodarczo. I jak będziemy patrzyli na nie w ciągu następnych dekad, na pewno zrobią olbrzymi postęp w stosunku do tego, co mamy teraz. Ale zwróciłbym też swoje oczy na Afrykę. Afryka ma z jednej strony olbrzymi boom demograficzny, ale też boom gospodarczy. Państwa afrykańskie się szybko rozwijają i kto wie, czy Nigeria w ciągu kilku dekad nie będzie jednym z najpotężniejszych państw na świecie. Nikt nie może tego wykluczyć. Z jakiegoś powodu mi się południowa Afryka kojarzy, tutaj chyba Senegal, który jest takim krajem, nie wiem czy nie kłamie, obok RPA, gdzieś tam, nie? Senegal nie? Okej, okay, dobra, no to kłamie w takim razie. Bo chciałem nawiązać do materiału Wojciecha Sirycha, ale jakoś tam nie jestem. Botswana, dokładnie. Dziękuję za pomoc. A jak w tym wszystkim, to już na zakończenie, trzyma się w tym samym wyścigu Polska gospodarczo? Polska cały czas jest w okolicach tego 20 któregoś miejsca pod względem największych gospodarek na świecie. Jest to dobry wynik. Rozwijamy się szybko w porównaniu zwłaszcza do innych państw na świecie, zwłaszcza w porównaniu do Europy. No, oczywiście chciałoby się, żebyśmy się szybciej rozwijali, ale w porównaniu do 89 roku i tak zrobiliśmy olbrzymi postęp. Wystarczy wyjść tutaj z tej naszej kawiarni, zobaczyć jak wygląda skyline Warszawy, te powstające biurowce, wieżowce. No, nie bez powodu ktoś to buduje akurat w Polsce, więc gospodarczo się rozwijamy. Chcielibyśmy, żebyśmy się rozwijali szybciej, ale zawsze chce się więcej. Demograficznie katastrofa całkowita. Jesteśmy jednym z najgorszych państw na całym świecie, jeżeli chodzi o nasze perspektywy demograficzne, więc nie grozi nam niestety zostanie jedną z największych gospodarek na świecie. Po prostu nawet jeżeli utrzymamy z jakiegoś powodu rozwój gospodarczy, na co się nie zanosi, bo problemów, które tych czarnych chmur zbierających się na naszą gospodarką jest po prostu mnóstwo i to nie ma możliwości w mojej ocenie niestety na utrzymanie obecnego poziomu wzrostu gospodarczego, to niestety nasza demografia leży i to jest tą blokadą, która powstrzymuje nas przed awansem do grona bardziej liczących się państw na świecie. Bo to jest chyba demograficznie 1,6%, a chyba 500+ wcale jakoś za bardzo nie pomogło. 500+ w żaden sposób nie wpłynęło na polską demografię, niestety tylko usztywniło wydatki publiczne, zwiększyło postawy roszczeniowe i spowodowało same negatywne skutki.
No dobra, pytaliście między innymi właśnie o to, jaka jest rola i sytuacja Polski na arenie międzynarodowej. Mniej więcej przybliżył to pan doktor Sławomir Bensen, który był naszym gościem, my w kawiarni, tak, no i nasza seria dyplomatyczna, także pamiętajcie, że jeżeli wam się podoba i oczywiście chcielibyście więcej tego typu filmów i kolejnych gości, to może tutaj jeszcze reklama dla pana doktora. Z Torunia pan kandyduje? Nie, z Pomorza. Z Pomorza, okej, okay, dobrze, przepraszam. Lista numer jeden wylosowaliście. Tak, kandyduję z okręgu numer jeden, lista numer jeden, miejsce numer jeden, jest bardzo łatwo zapamiętać, trzy jedynki, więc jeżeli ogląda nas ktoś na Pomorzu, to bardzo proszę o państwa głosy już 26 maja. No i także na weto i więcej materiałów z doktorem Medycynem na pewno w sieci znajdziecie. Ja jestem Wąski, Wąski Kanał.